Cześć. Daj mi minutę, a pokażę Ci, jak uporządkować kwasy według rosnącej mocy na podstawie równań reakcji. Zaczynamy od pierwszej reakcji. Widać tutaj, że kwas HX jest mocniejszy od kwasu HW, ponieważ wypiera go z jego soli. Możemy zatem na osi zapisać kwas HX z prawej strony, a kwas HW z lewej strony. Tutaj mamy wzrost mocy kwasu. Przechodzimy do drugiej reakcji. Kwas HZ jest słabszy od kwasu HX, ponieważ nie jest w stanie wyprzeć go z jego soli. Czyli kwas HZ musimy umieścić po lewej stronie od HX, tylko nie wiemy, czy pomiędzy HX a HW, czy również przed HW. Pójdźmy na trzecią reakcję. Kwas HW jest mocniejszy od kwasu HZ, ponieważ jest w stanie wyprzeć go z jego soli. W takim razie HZ musimy umieścić z lewej strony HW. Gotowe.